Hej, witam was w kolejnym odcinku z gry Shakes & Fidget. Dzisiaj jesteśmy na Wojowniku i znowu mamy Black Friday, więc no cóż, no trzeba to ogarnąć, trzeba nakarmić kupile jak się tylko da. Oczywiście ja to nagrywam w sobotę, wy to dostajecie w niedzielę, ale mam nadzieję, że to nic nie znaczy. Zostawicie tutaj pod filmem łapkę w górę, komentarz, subika dla zasięgów, no i oczywiście zajrzyjcie w linki w opisie, czyli fundusz wsparcia na PC-ta i Discord dla widzów. Także bardzo serdecznie zapraszam. Przy okazji powiem wam jeszcze jedną ważną rzecz. W poniedziałek będzie odcinek z Zabójcy, ale nie będzie to odcinek ze zwykłego dnia, tylko że będzie to jeszcze odcinek z Black Friday, z tego względu, że po prostu sytuacja u mnie się nie ustabilizowała i obawiam się, że nie mógłbym w poniedziałek tego nagrać z rana, dlatego właśnie ten odcinek będzie jeszcze z Black Friday i mam nadzieję, że mi to wybaczycie. No ale najważniejsze, że coś będzie na kanale, że tu ruch cały czas jest. Odbieramy sobie tutaj 25 milionów warty. Coś niedużo, ale chyba tutaj też całości nie nastawiłem. Dostajemy podkę na wytrzymałość, to jest akurat dobre, bo ta podka nam się tu przyda. Tutaj oczywiście jak zwykle nie ma nic. Zobaczmy, co dostaniemy. Czarny klejnocik. No dobra, niech będzie. Od razu pójdzie do śmieci. No i zobaczmy, co ta wiedźma w końcu chce. Klaty. Czy ja mogę w końcu dostać tutaj bronię? Zobaczcie, ja mam tutaj tyle tego trzymam i nie wiem od kiedy, ale są talizmany, klaty, buty, czyli coś, czego kurde nie mam. A tutaj wiedźma tylko to chce. Broni to ja nie widziałem tutaj z miesiąc. To, co się dzieje tutaj z tą wiedźmą, to ja kompletnie nie mam zielonego pojęcia. No ale jest tragedia w stronie. Szczerze wam powiem, jest tragedia. Wczoraj z misji dostałem taki oto fajny artefakcik, który dzisiaj sobie wrzucić do kibelka. Zobaczymy. O, i jeszcze jest idealnie plakat na wrzucenie do kibla. Więc spoko. Sterylne sedesy się idealnie przydały. Zobaczmy, czy dla kusi będzie lepsze. Plus 60. No już powoli będzie można myśleć o wymianie. Ale na razie jeszcze nie. Więc wyrzucamy, rozmontujemy, jak to kto woli. No i lecimy z kołem. Zobaczymy, co nam koło przyniesie. Trzy grzyby, to jest fajny początek. Sześć grzybów. Cytryna. Dziewięć grzybów. Złoto. Pierścionek. Rozmontowanie. Okej. Okay. Po dziewięć grzybów. 12. 15 grzybów, jabłko, złoto, rozmontowanie i złoto. Nie no, koło sztos, naprawdę. Nie mogę narzekać, dostałem około 50 baniek w złocie i 15 grzybów. No, lepszego koła dawno nie widziałem. Także tu przyznam szczerze, lepszego koła dawno nie widziałem. Także tutaj na razie to zostaje. Jak widzicie, traktorek już pracuje. My budujemy kopalnię złota 33. No i powolutku idziemy do przodu. Odbieramy sobie tutaj plakat i idziemy na wilki. Toperz dzisiaj nakarmiony będzie na pewno. Na maksa. To co widzę, tutaj ptasiu ma na razie 3, ale dzisiaj jest światło, więc może też będzie nakarmiony. Lisek dzisiaj na maksiorka nakarmiony, też super. No i w wodzie Dubing na razie 3, czyli Infernix na razie będzie głodny, ale zaraz to się może zmienić. Światło Jarpem Zirgin 1100 karmień, puścimy sobie mrok. Spróbujemy.
Bo dlaczego by nie? To jest tylko 400 karmin więcej. No i dokładnie, tylko 400 karmin więcej, więc przegraliśmy. No nic, bywa i tak. Idziemy na awkę i zobaczymy, co uda nam się tutaj z niej wykombinować. Może jakieś jedzonka, może jakieś fajne, ciekawe misje nam się trafią. Zobaczymy. Zobaczymy, co uda nam się tutaj upolować. Czerwona, ale chyba bardziej pod expa bym powiedział. Tam była. Dwójka za 3, 3, 7 za 12. Myślę, że sobie weźmiemy dwójkę. Będziemy tak bardziej szukać tych krótszych misji, żeby więcej dobroci tutaj wyszukać z nich. No na razie dostaliśmy jeżynki, więc spoko. Cytrynki też są fajne. Oczywiście. Bardziej, czyli ta przegrana walka już nam się zwróciła, więc nie narzekam. Oby tak dalej. O, dalej, może skaweczki, może skaweczki. Bardzo chętnie bym tu coś ujrzał jeszcze. No ale zobaczymy, czy coś się tu uda wyczarować. Na razie sporo piąteczek. Niestety, może niestety, pasek na montowanie. Tutaj piąteczka za 8. Są śliwki, super. To. No to przez ten event na pewno nam pupilki troszkę podskoczą. Mam nadzieję taką cichą, że tutaj będziemy karmić przyzwoicie i nikt nas nie poda za znęcanie się nad zwierzętami, bo jeśli zwierzę głodne, to zwierzę złe, tak jak i człowiek, prawda? Jak ktoś tutaj będzie głodny, no to też będzie kiepsko wyglądał, będzie zły, nie będzie chciał z nikim tutaj rozmawiać. Padałoby tutaj nasze pupile nakarmić, więc poproszę chociaż jeszcze o jakieś truskawki, żeby Infernix tam nie był głodny i poszkodowany. W razie pierwszy pasek. To jeszcze mamy dużo czasu. Dyszkę sobie nawet machniemy za 16. Jedna dyszka nam się nie stanie, jakbyśmy jedną dyszkę tu weźmiemy nawet tą klatę, żeby sobie jakoś tutaj życie umilić. To jest do sprzedania automatycznie. Coś mi trapi w gardle, mam nadzieję, że będę musiał przerywać nagrania na chwilę, ale damy radę. Tu jest znowu jakiś kurde naszyjnik, no ale dobra, out, wyrzucimy go po prostu, ale tym sposobem marnujemy sobie szansę na kolejne jedzonka, tak samo tutaj z tą klatą, ale tą klatę trzeba było wziąć. No to jest naprawdę fantastyczna misja pod expa, więc muszę. Nie byłbym sobą, gdybym tej misji nie wziął. Tutaj musimy wziąć to rozmontowanie. No, te poszukiwania jedzeń nie idą nam. Tak szczerze powiem. No, ale może zaraz się to jakoś zmieni. Tam jest cytryna. Okay. Zasiu dzisiaj już na cytrynę. Tu będziemy zbierać jutro. 2 za 4. Okay. Czyli jeszcze na pewno śliwki i truskawki na dzisiaj. Na jutro już cokolwiek, ale na dzisiaj jeszcze śliwki i truskawki. 5 za 8. Ok, niech będą. Chociaż cytrynki to ja mam nadzieję, że dostanę jeszcze z misji. Nie z misji, tylko z walk pupili. Tutaj jest kolejny item, który szczerze powiem, że przydałby mi się większy plecak tutaj. Ale lecimy z tą kopalnią dość mocno. I raczej nie chcę się na razie zatrzymywać z tą kopalnią. Jak będzie już taki totalny przymus, że nie będę miał surek, no to polecimy sobie w ten skarbiec. Ale na razie lecimy z kopalenką. Bo mamy ksurek od grona, a też osiągnięcie się przyda. 50-50
znowu krypta. Dobra, weźmie. To jest dodatkowe 5. A tutaj znowu dyszka. Mam nadzieję, że to nie był. O, 10 piwko to nie było. 13, jest truskawka, ok. Spoko, więc tutaj Infernix na 52 wskakuje. Pik. Kwadransik, tutaj 7. Dobra, to raczej nie, to raczej nie, to na pewno. Ok, o i truskawka kolejna, czyli gra zaczyna oddawać. Dobrze, bardzo dobrze. Trafiłem akurat teraz chwilowo w wysyp truskawek. Gdzieś tam po prostu jechał tir. Te truskawki się wysypały, więc akurat udało mi się je pozbierać. Spoko, spoko, bardzo spoko. Nie narzekam. Jeszcze jakby jakieś tiry ze śliweczkami jechał, to też bym nie poprosił, żeby się tam troszkę wysypało. Na razie jechał tir z cytrynami. Tych cytryn będziemy dzisiaj mieć dość sporo, coś podejrzewam. Ile mamy na ten moment? 6. No to w sumie nie tak dużo, ale gdybyśmy te 4 walki jeszcze wygrali, dodatkowe 12, no to byśmy mieli nakarmienia tu to dość długo, ale to w sumie dobrze. Im lepiej jak mieć niż nie mieć. Jak tu. Więc tutaj już powoli trzeba się szykować na ustawianie dwójki. Na koniec. 10 za 16. Ok. Grzybkiem. 5 za 9. No i pilnowanko. 5, 7. 7 za 14. Dobra. No dobra, spróbujemy. I mam nadzieję, że tutaj dostaniemy dwójkę. 5. No to dostaliśmy. No to weźmiemy tą po prostu. I idziemy za browarem. A ostatni browar przynosi nam dwójkę za 5. 7 za 9. Z jeżynami. Dyszki nie mogę wziąć. Tu pójdziemy prosto w expa. 7. I tu bierzemy tą misję na pewno. I jest ok. Ławka skończona, warta ustawiona. Możemy sobie już na spokojnie tutaj iść, zaatakować kogoś na arenie. Chociaż tutaj patrzę, że arenka jest do kliknięcia, więc klikniemy. 66-55 Zangetsu. Go. Świetnie. Dosyć fajnie to wyszło. Idziemy na hazardzistę. Coś się uda wygrać jeszcze. Tak, tutaj coś. Może być. Dusze mogą być. Tutaj nic. Złoto? Nie. Odłamki? Nie. O dobra. 3. I niestety tylko 3. Tutaj klepsydry. Dobra, chociaż 5. Musimy na tych klepsydrach dożyć do następnego weekendu, bo tam będzie event klepsydr, więc trzeba będzie sobie chyba troszkę dokupić, żeby przeżyć następny miesiąc. Pójdziemy w złoto. I na koniec może odłamki jeszcze. Ok, udało się. Więc teraz tak, rozdajmy sobie dodatkowe statystyki w siłę. Fajnie, że tutaj podki mam dość wyrównane. Bardzo mnie to cieszy, że nawet eliksir żywotności tutaj mamy na podobny czas. Mamy jeszcze, kurde, 5 minut do walki w pupilach, więc nie wiem, czy uda nam się to zrobić na odcinku. Ja sobie tutaj jeszcze łyka kawki zrobiłem przy okazji.
No i strzelmy sobie tą ośmiogłową hydrę, której dopiero po 23 udało nam się pokonać siódemkę. Dzisiaj trzeba trochę ją przeatakować. Wiemy, jak to będzie. Więc tak, to mamy zrobione. Tutaj też już chyba wszystko. Tutaj też na razie wszystko. W zbrojowni nic nie było. W gabinecie nic nie było. Rozmontowania chyba zrobiliśmy. Tutaj wszystko, co mogliśmy, to wrzuciliśmy. Tutaj, tak jak mówię, możemy sobie rozejrzeć się. To P62, 645. Więc powoli zbliżamy się do bonusów. Lisek 24 to już po bonusie. Infernix 55 to przed bonusem jeszcze. I Tubing 140, czyli też po bonusie. Czyli trzy żywioły mamy przed bonusem, dwa żywioły po bonusie, ale jakoś sobie będziemy tutaj tym radzić. Lochy oczywiście standardowo, cały czas bez klikania. Tutaj czekamy, aż się nam uzupełni do połowy. Możemy sobie tu zajrzeć, tu już zrobiliśmy tą hydrę. Sala chwały, to 18 miejsce. Na razie 22 poziomy straty do top 1. No do top 1 na pewno nie uda nam się doskoczyć, ale zobaczymy, na którym miejscu uda nam się wylądować. Już niedługo, mam nadzieję. W gildiach jesteśmy top 3. W twierdzach oczywiście 83. W pupilach 19 miejsce, czyli dość nisko. Ale chyba dzisiaj straciliśmy 14 pozycji, jeśli się nie. 61 miejsce w podziemiach. No, bardzo możliwe, że straciliśmy 14 pozycji, bo zobaczcie, jak tutaj jest wyrównanie. Jedna przegrana walka i można wylądować gdzieś tam na dnie. Więc tutaj jest naprawdę ciekawie z tymi filtrami. Mam nadzieję, że tego lesia uda nam się pokonać. Mamy jeszcze ile? 3 minuty. Minutki. 3 minutki. Musiałem chwilowo się wyciszyć, bo już tak mnie w gardle drapało, że to była tragedia. Musiałem tutaj to ogarnąć, ale przez to też troszkę szybciej minął nam czas. Bo jeszcze 2 minutki. Jeszcze 2 minutki i możemy się zacząć zastanawiać nad tym, czym zaatakować tutaj tego przeciwnika. I chyba pójdę sobie po prostu światłem. Chociaż ziemia chyba też by była dobra na niego. Woda. No takie. Na dwoje babka wróżyła. Ale ogień to byłby pewny. Raczej porażka, raczej pewna porażka tutaj ogniem by była. Więc tak naprawdę chyba światło. Chyba światło tutaj zaryzykuje. No i powiem wam, że po tej walce będziemy po prostu kończyć, bo już powoli nie wiem, co się dzieje z moim głosem, ale zaczynam go tracić. Więc też nie będę go nadwyrężał tutaj. I mam nadzieję, że będzie miło. Stawicie tą łapkę w górę. No i co? Decydujemy się na światło. Decydujemy się na światło. Mamy jeszcze 50 sekund, więc możemy zobaczyć, czy na pewno wszystko zrobiliśmy. Hazardista zrobiony. Tutaj też, tutaj też. Znowu mnie coś drapie. To jest takie nieprzyjemne. Okej, wróciłem ponownie. Masakra, to jest takie nieprzyjemne, jak coś tam was tam drapie. Ale z tym nie poradzimy. Okej, tutaj mamy ogarnięte. Jeśli chodzi o surki, no to też jest dosyć nieźle. Za 7 dni będziemy kopalnię kolejną, tu w kolejną stawiać. Więc jest spoko. Właśnie, jeśli chodzi o klejnoty, to tutaj dostałem wczoraj taki piękny berylek 1305. Na razie najlepszy, jaki mogłem dostać. Więc jestem bardzo zadowolony. Tym bardziej, że tutaj mamy jeszcze takie klejnoty jak 1171, więc
No, jeśli by nam się trafiało takie 1305 i podobne, to byśmy mocno wyboostowali naszą postać. Ale zobaczymy, czy takie będziemy dostawać. A my już lecimy z tym światełkiem i zobaczymy, czy uda nam się wygrać. Dynka 100 wygrała. Ptaś na ptasia zaraz będzie. Nie, my mamy oko przecież. Ale my już mamy oko na 200. Dobra. Jednoruk, Heraldon. No i wszystko się okaże tutaj. Także ja już się z wami żegnam. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. I mam nadzieję, że wygramy tą walkę. No i trzymajcie się ciepło. I na razie wygrana, także 3 cytryny mamy. Bye.